Kurde, szkoda, że nie mogę do twojego samochodu wsiąść. Musisz mieć tam to zielone kółko, musisz się zrobić na zielono w pewnym momencie. Teraz masz jeszcze chyba krzywo. I potem dosłownie klikasz to kółko, tak jakbyś, wiesz, włączał sobie, na pewno wiesz, o co mi chodzi, nie? Bo już to klikałem. Ja się podejrzewam, że tak to będzie wyglądało jak ten, tylko że wiesz co, ja sobie może wyjadę na prosty teren. Jak chcesz, ale powoli, bo one ci mogą spaść. Bo mi się wydaje, że dopóki nie wyprostuję tej przyczepki, to nic z tego będzie, wiesz? Musisz mieć ją, tak, musi ona być prosto. No właśnie. Już ci odjadę. Dobra. O. Jest! No właśnie, o tym mówiłem, idealnie wujek, świetnie. Świetnie, wspaniale. Orzesz ty cholinder. Co jest? Dobra, to co, jedziemy? Tak, i teraz musimy, tak jak chciałeś, po paliwo. Ty, zauważ, weź otwórz sobie mapkę i zauważ, że takim jasnym... Znaczy, tam gdzie jechaliśmy jest takie rozjaśnione miejsce, więc my tą samą drogą możemy wrócić po paliwo. No. Inna sprawa jest taka, że ty tam chyba po to paliwo będziesz musiał wjeżdżać tyłem. Jezus, bo ty już się z tym drzewem nie kręcisz. No serio ci mówię. Nie wiem, jak ty, jaki masz plan, ale... Lucek. No? A może to dupczyć i jechać po prostu z tym drewnem? Możemy tak zrobić, ja też mam... Mi też się trochę paliwa zużyło, ale myślę, że nam wystarczy. Zresztą, jeśli nam nie wystarczy... Ja przy operacji żurawikiem też troszeczkę zużyłem, nie? Aha. Dobra. Słuchaj, dobra, to... jedziemy. Kto nie ryzykuje, ten nie? Nie pije szampana. Dobra, to wiesz co, robimy tak. Nie wiem, czy będziesz widział tą trasę, co ja tu wyznaczę. Tak, 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 tak. Jakoś gdzieś tutaj, nie wiem, tu może. Zobaczymy, jak nas tam poprowadzi. Dokładnie. Tu jakoś, tu i myślę, przełaj jakoś tam dalej. Już prosto do celu. Słuchaj, ta ludziska. Naszym wyznacznikiem na dzień dzisiejszy jest dowieźć drewno do celu. I to wszystko. No. Nie mamy innych wyznaczników, więc jeśli to uda nam się zrobić, nawet gdyby to miało być na ostatniej kropli paliwa, bądź nawet na oparach, gdyby miała być totalna Sahara w Baku, to i tak dokonaliśmy naszego dzisiejszego celu. Oczywiście. Ja mam 318 litrów na 700... na 370, ja mam prawie pełny bak, wujek. No to kita. Lecimy. Tylko wiesz co, proszę cię, wujku Bohunie, zrób mi tą przysługę i nie spierdol teraz tego. Tutaj będzie gdzie spierdolić. No, wiesz, już słyszałem, jak żeś mnie pocieszał, nie? Że tam jest... Za autostradą czeka nas harakiri po bosoku. Powiem ci, no... Jak się pojedzie prosto, ale my tam akurat będziemy skręcać w prawo. Bo musimy jechać do celu, a nie do warsztatu. Warsztat nas nie interesuje. Znaczy, na szczęście ten maz jest dość szeroki, bo wydaje mi się, że Kras i Ural jest węższy. I teraz no. Tak... Jak węższa ciężarówka, a wysoka, to ma większe tendencje do przechyłu, tak? A to i jest może jedno się szybciej zatopić. Ale też byle lekkie przechylenie i dup, leżysz na boku, nie? Mhm. Jezus, maz jest jednak szerszy. Tak, on jednak, jest jak łódka, no. No, ale i tak potrafi go przewrócić ta przyczepka. No to jest inaczej, to jest głupie! To jest po prostu on powinien głupie. Tą przyczepkę on powinien zmiażdżyć, jeśli już. Gdzież on tam ze 20 ton waży. Ja sobie tutaj zauważyłem, jak mam tego Steama teraz włączonego, to blacha i strażak, znasz ich może? Tak. No, widzieli, że bawimy się w ten, w Spintires, to też sobie włączyli. Narobiliśmy im smaku. No, słownie. A może byli umówieni. Wiesz, że teraz jest taka funkcja, znaczy ona od dawna jest, tylko że ja z niej nie korzystałem. Kurczę, będę musiał kiedyś to wykorzystać. Że no. Na przykład jak jesteś na platformie Steam i masz mnie w znajomych, to ja mogę ciebie poprosić, że... Czy pozwalasz mi na podgląd twojej gry? Tak, tak, to już jest od dawna, no. Tak, od dawna, to jest, dlatego nigdy nie próbowałem. Podobno to fajnie działa, chociaż troszeczkę laguje. Czasami, no to jest po prostu czysty stream, nie? Na tej samej zasadzie działa. Powiedz mi, jak w ogóle ci się te Volvo spisuje? Jesteś zadowolony ogólnie? No, powiem ci, że daję radę. Teraz tak myślałem, że jakoś się gdzieś tu zatopi, ale daję sobie radę.
Mamy tam po drodze tą ciężarówkę do odblokowania? Ty ją odblokowałeś, czy...? Nie, ja do niej nie dojechałem, nie zdołałem, bo wiesz co? Pojazd zniszczył. Lucek, ja mam taką nadzieję, że jak, kurczę, piórko, byłaby okazja odblokować tamten pojazd, no, to że to jest jakaś cysterna, ale pełna, bo pusta to mi niepotrzebna. Tu raczej jak są takie pojazdy, stoją gdzieś na poboczach, to albo są zepsute, mają puste baki. Albo puste cysterny. Albo puste cysterny, no więc to jest takie... Ale sporo jest tych pojazdów na tej mapie, kurde. Odkryłem jeden teren, patrzę pojazd. A wcześniej tak nie było. Wcześniej było góra, te trzy pojazdy i tyle. Znaczy wiesz co mi się teraz przypomina, bo ja dawno Spina nie grałem, ale przypomina mi się, bo byliśmy tacy zdziwieni, że ten mas, Jezus, Kamas tam stoi z tym z naczepą, nie? Mhm. A jednak przecież były. Przypomnij sobie, nieraz odblokowałem na przykład Kamaza z przyczepką do... tą przyczepką warsztatową. Mhm. Tylko że niestety były punkty na przykład naprawcze, tak? Ale nie było paliwa w tym zbiorniku. No, no, coś tam było. Nigdy, to zawsze tak jest. Nigdy nie ma do pełna, jak stoi taki pojazd luźny. Lucek, już drugą nockę z tobą spędzam, powinieneś to docenić. Doceniam. Tyle to już godzin będzie. Ach, nawet nie pytaj. Kurde. Już tutaj drugą dobę tyramy. Ale jestem z siebie cholernie zadowolony, że udało mi się to drzewo zapakować. O, z HDS-em, tak. No. To jest zabawa. O, ja dzisiaj jednak będę pił szampana. Nawet mam w domu. O, proszę. Już nawet się na Sylwestra szykujesz? Ale nie, na Sylwestra to ja sobie kupię świeże, fajne szampany, a nie takie... Znaczy ten, co tam mi stoi, to chyba jeszcze z urodzin jakiś. On jest ciepły, bo stoi w barku. O-o. Co to znaczy o-o? Mało brakowało, bym się rozwalił, wywalił na bok. Tobie to nie grozi. Oj, no nie mów hop. Nie mów hop. Ty zapominasz chyba, z kim ty grasz. Z człowiekiem bardzo szerokich możliwości. Gdzie oczywiście termin szeroko jest szeroko pojęty. Tam czasami siebie zadziwiam, na co mnie stać. Także no, wiesz. Tak, ale ty masz... No, twój pojazd jest tak szeroki, że jego ciężko wywrócić. Chociażby spadał, nie wiem, z przepaści. No, no, no. No, no, no. Żebyś tego nie powiedział w złą chwilę. Bo właśnie chociaż mam... Właśnie, ale taka... Właśnie no. Zobacz, co się tu u mnie dzieje. Ale taka przyczepka potrafi cię rozwalić, tak? No. Co tam? Nic nie widzę, bo jest noc. O, shit! Cofam. Nie wygląda to dobrze. Cofam, cofam. Słuchaj, koła przyczepy mam w powietrzu. O, shit. Szlagby trafię. Słuchaj, nieco... Nie cofaj, Lucek, bo zostaniesz tam leżeć. Nie, ja jadę ci pomóc. Spoko, wiem co robię, uwierz mi. Dobra, czekam na ciebie. Nie będę podejmował teraz pochopnych wniosków. Jezus, wniosków, decyzji, bo za dużo by mnie to kosztowało. Mówiłem ci, że wiesz. Znaczy podejrzewam, że jakbym teraz jechał krasem, to bym już leżał. Nie, tam jest akurat tak. O cholera. No właśnie. Trochę ciężej. No właśnie, o cholera. Z tym moim promieniem skrętu, masakra. Ty nieźle sobie radzisz, widzę. No, jakoś sobie radzę na razie, ale... Ale zobaczymy, czy uda mi się wyciągnąć z ciebie. To znaczy, wiesz co? Wyciągnąć jak wyciągnąć. Ja bym zrobił coś takiego. Chyciłbyś mnie za przyczepę, a ja bym po prostu pojechał. Po prostu musisz asekurować mnie, kapuje, żeby ona kapuje. Mi się nie przewróciła, a ja spróbuję się stąd wyciągać. Kapuję. No to dupiato, że kapujesz, bo kapusie żyją krótko. Naprawdę bardzo krótko, chociaż podobno pięknie. Dobra, moment, ja się tu ustawię jakoś. No. Ty mnie po prostu zaczepiasz liną, a ja się stąd wygrzebuję i tyle. Dobra, ja zaciągam ręczny. No. Teraz tak. Zaawansowane. Jak się da, to za przód przyczepy. Nie za tył. Nie dam rady tak. Nie da rady? Mogę za tył. Czekaj, spróbuję cię przyciągnąć jeszcze. No, spróbuj. Moment, jeszcze się nie ruszaj. Przyciągam.
Dobra. Okej, okay, próbuj. Dobra, i teraz ja próbuję wyjechać. A ty cały czas wyciągarka, wiesz. Tak, 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 próbuję. Pracuję. Kurde. I to się nazywa współpraca, Lusek. Jak tam? Dasz radę już nie przewrócić się? Dasz radę. No, spróbuj mnie puścić. Puszczam? No. Okej, okay, puściłem. Pięknie, przyczepa nawet nie zadrgała. Super. Zajebiście, dobra, no to spróbuję jechać do przodu. Nie, gdybym ruszył, gdybym nie poczekał na ciebie, tylko ruszył, gdybym podjął tą głupią decyzję, to bym leżał już. To no. Więcej niż pewne. To już była taka sytuacja, no, podbramkowa. No. Nie, to już był za duży przechył, to już było ryzyko. Ja wiem, że jeden szampan mniej, ale wiesz. Damy radę, spokojnie. Za dużo już mam tych szampanów. Nie przepiję wszystkich. O kurde. Dasz sobie radę? Tak, tak, ja już sobie to wykręcę. Ja mogę blokadę wyłączyć, także. A ja niestety nie. Trochę się to wszystko buja i się boję, że mnie rozwali. Ale w razie czego to będę po ciebie dzwonił. Jest jeszcze więcej takiego terenu nierównego? Podejrzewam, że jest. Czekaj, bo to jest dopiero początek drogi i tak naprawdę ja to nazywam autostradą. Bo wiesz, tutaj nie ma tak drzewek, chociaż drzewka w tym przypadku byłyby pomocne, nie musiałbyś wzywać mnie. I zaraz wkraczamy... Drzewka podczepiłby, było git. Czyli zaraz wkraczamy w strefę Mordoru. Dosłownie. No, próbuj gdzieś tam jechać do przodu, bo tutaj musimy się kierować. Lucek, ty wytyczyłeś trasę, gdzie ona jest do diabła? No jej nie właśnie, widzę. Ty jej nie widzisz, ja też... No. Ty też wytyczyłeś wcześniej trasę, ja jej też jej nie widziałem. O, to śmigaj przede mną, jak ty tą trasę widzisz, bo ja jej nie okay. widzę tej trasy. Dobra, już. Ale ty ją wytyczyłeś aż do samego celu? Mhm. Jakim... Znaczy, teoretycznie, bo ja nie widzę jeszcze tej mapy, więc nie wiem, czy dokładnie drogą będziemy jechać. Bo widzisz, ja tej mapy nie pamiętam, nie? Grałem w to tak dawno, ja że... Wiesz. Ja też. Ja jeszcze za czasów Hitlera grałem na tej mapie. Jeszcze grałeś za czasów, jak Hitler był młody. Jak jeszcze strał w pieluszki. O, siwy dym. Ty, nie wiem, ja jadę drogą chyba tutaj. Cholera, ta droga nie prowadzi chyba do nikąd. Czyli jedziemy tutaj. O, fuck. O, kurde, znosimy. Oglądałeś taki film, ale to był horror. No, Droga do nikąd? Nie, turyści, to było gdzieś chyba w Kanadzie. Czekaj, nie jedź tu. To zły pomysł, bo tam jest chyba las. Chociaż niekoniecznie, może się uda tu przedostać, a tu jest dalej fajna droga. O, nie, musimy tu przejechać, wujek. To nie gdzieś, gdzieś tam w las. Tu musimy przejechać, tylko tu są kamienie, tu się już nie wycofasz, ale są drzewa, można się przyciągać, dam radę. Czyli droga bez powrotu. Jest okej, dobra. A jak nam wyskoczy jakiś kanibal zmutowany i co? No to powiem mu, że jesteś tym gwałcicielem kanibali i ucieknie. Ty jaja co ze mnie robisz? Dobra, spokojnie. Opanujemy. Czekaj, nie. Będzie okej, naprawdę, damy radę. Tu jest już autostrada, widzę. Rosyjska, ale jest. Jak ja z tym promieniem skrętu, to mam dać radę, Lucek, na miłość boską. Wyciągarką sobie pomóż w razie czego, ją wyciągarką możesz tak się przyciągnąć w bok, powiedzmy. Znaczy wiesz, ale... że ja robię już coś takiego, że najpierw odbijam lekko na lewo, tak, a potem cała kita na prawo, nie? Widzę. Ale to też nie za dużo pomaga. Widzę. Jezu, dramat jest rzeczywiście u ciebie. Ale plus taki, że się nie wywrócisz na bok, przy zakrętach. O Boziusz kochany. Także widzicie, na pozór hardkorowa ciężarówka, która mogłaby, że tak powiem, nawet góry przewozić, może również mieć inne wady, tak? Na przykład mały promień skrętu. Ale z drugiej strony te mazy, one mają za małą moc. Mi się ani razu nie udało wbić w niej jedynki plus, chyba że jechałem z górki. A! O to ci chodzi. Wiesz. No, ale też ta lokomotywa trochę waży, no to jest inna sprawa. Słuchaj, na dwójkę teraz wbiłem. Jak będę chciał, to i trójkę wrzucę. Chciałem i wrzuciłem. No nawet dobrze, bo wiesz, kółka tak nie buksują w tym błocie. Proszę bardzo.
Na trójce poszedł. A. Tragedii nie ma. O kurde, ale miałem chwilę grozy. No, lekko cię, wiesz, zarzuciło. Ktoś tutaj chucha nam do ucha. Huhu. Zaraz będzie dzień. Druga, już trzecia w nocy. Też masz takie odczucie, że nie wiem, noc tutaj trwa o wiele dłużej niż tak, dzień, bo... No jest, tak. Ktoś tutaj jest nie ten teges. To jest tak specjalnie, nie? Żeby czuć ten dodatkowy, ekstremalny... Tak, posmak, no. Jo, Jobaśka, dajesz! Po patyczkach sobie troszeczkę pojeździmy, a co? Niech to wszystko tutaj... No i tutaj... mówiłem, że to jest autostrada, zobacz jak to się pokryla. Kurde, łap. Ty, może nawet szóstkę wrzucę. Czekaj, ja muszę to ogarnąć, w którą stronę jedziemy. Aha, dobra, teraz będzie zjazd z autostrady. I co, już koniec autostrady? O, dla mnie zaraz będzie w ogóle koniec. Wow, Lucek, jak cię mogę poratować? Czekaj, nie. Pociągnąć cię? Nie, jest okej. Ja tylko pociągnę, tak. Nie. Już moment. No, nie wygląda to wesoło. Czekaj. Nie podejmuj pochopnych decyzji. Jasne. Powoli. Spokojnie. Dajesz radę, widzę. Kurde, te twoje no, Volvo się spisuje, no. Czekaj. To jeszcze nie koniec zabawy. Się dopiero zaczyna akcja. Słuchaj, ja mam połowę zbiornika, także chyba dojedziemy do celu. Ja się martwię czym innym, że mi się drzewo wysypie. Ale czekaj. Lucek, a jakbyś się po prostu zahaczył o to drzewo, o tą choinkę z boku? Wiesz, jak zahaczasz się o ten, bierzesz wyciągarę i jedziesz do przodu. Bo już masz przednią oś wolwiacza w powietrzu. Wiem. Lucek, ja cię proszę, chwytaj się tej choinki. Chwytaj się tej choinki. Czekaj. Pięta idą. Dobra. Nie potrzebujesz choinki do domu. Ja dziękuję, ale sytuacja. Dobra, prostuję się chyba trochę. Patrzę i nie wierzę w to. Chciałeś. Moje oczy chyba robią mnie zabozna. Dobra, teraz muszę skręcić jakoś, odbić. Cholera, no. Najpierw się może lepiej wyprostuję. No ja też się wyprostuję, a nawet przyciągnę. Jest narkosicku, muzycku, skochany. Kajmie się dzisiaj już nic zrobić nie chce. Uważaj tam, weź spróbuj zaatakować ten ruch z prawej. Z prawej do lewej, bo tu musimy skręcić. Dobra, teraz ja to muszę pokonać. Blisko. Mówisz z prawej do lewej. No, bo tutaj trzeba zrobić jakiś łuk większy, w tym, tym bardziej w twoim przypadku. Ale twój mas się tutaj nie przewróci. No. Moje Volvo miała z tym problem, bo... No bo tutaj jest... A twój... Tu jest jakiś rów, ewidentnie. Zobacz, ty się przechylasz z kolei na tą stronę, ale to dobrze. Bo ty teraz odbijesz tutaj na mnie i się ładnie odwrócisz. Nie powinno się nic stać. Nie mogę się wygrzebać z kolejny. Właśnie, on to jest cholerna kolejna jakaś tam. Patrz! Czekaj. Jest dobrze, wyjedziesz. Ale mnie ta kolejna trzymała, cholenda, no, jasne. Jakaś ty, ale to jest za głęboka, jakaś, nie wiem, zbugowane czy co? Zobaczę, to jest Spin Tyres! To jest Spin Tyres, Lucek. Ale ona nie wyglądała tam, ona wyglądała tak jak każda inna kolejna. To jest najlepsze. A jak jeździliśmy na mapie równiny? Był podmokły teren? No. I równo po prostu wszędzie i nagle boch, kurde, nie, taką dziurę. Był podmokły teren i jechaliśmy jakby to był teren suchy. Potem wjechaliśmy na teren suchy i jeździliśmy u tuneli. No. To jest Spin Tyres. Tutaj nic nie jest racjonalne. Utonęli w ziemi. Ja wiem, że to brzmi śmiesznie, ale taka jest prawda, tak to było. No tak. Są odcinki archiwalne na moim kanale, każdy sobie może przejrzeć. Zapraszam, zachęcam.
Dobra. Zresztą na kanale Ludzka też są odcinki archiwalne, no, nie zapraszam. Słuchajcie, no, co się nakręciło, to się nie odkręci. Tam wszystko jest udokumentowane. To jest taka nasza czarna skrzynka. No. Dobra, tu już będzie ładnie, chyba, coś tak czuję. Tylko podjechać pod tą górkę, wygrzebać się z tego błota i będzie ładnie. Oj, żeby w życiu tak łatwo było się wygrzebać z błota, no to... No. Ładnie dawaj, ci, Volvo, ładnie, dawaj. Lucek, muszę ci powiedzieć pewien komplement. Dzięki. Ale ty ładnie kręcisz dupką. Widziałeś? No, te drzewo tak ci się chybocze z jednej strony na drugą. Wczoraj wczoraj grałem z Kinaczewą w GTA Online. Jak ona podziwiała moją łasulkę. Tak? Podobało się jej? No. Ja z Kinią grałem w ETS-a. Widziałem przecież ten odcinek. Ale ładnie teraz wyglądają te ciężarówki o tej porze. Kinia to jest bardzo pozytywna osoba. No. Czekaj, weźmy... O, tam dojechać. Dobra, jedziemy gdzieś tutaj. Powinniśmy mieć jednego takiego murzyna, który by odkrywał nam wszystkie punkty. No. Ktoś, ale ktoś, by się, ktoś by się przydał tutaj na tego łaza z wielkimi kołami. Tak. Jakiegoś takiego terenowca mu dać się zajebistego, on by tylko bach, jeździł tam po tych wszystkich krzaczorach. No, taki, można powiedzieć, taki majtek by nam się przydał tutaj. No, majtek pokładowy. No. Dobra. Tu jest git, tu jest git. Ale mnie głód się. Przed odcinkiem grałem, Jezus, no. Przed odcinkiem zjadłem sobie bułę z trzema kabanosami takimi wędzonymi. No. I byłem pojedzony, nie? Mhm. Ty, ten teren mnie tak wygłodził. Ty, przecież jedziemy już drugą dobę bez jedzenia. No, a ja ten, a ja zjadłem sobie kiełbaskę. Mówię, no niech, dobra, jak poczeka na mnie przed odcinkiem. Zwykle się tak długo nagrywałem, to będę musiał sobie coś zjeść, bo tak nie dam rady. Poczekałeś te 5 minut i kurde, zbawienne, bo ja już od 4 nie śpię dzisiaj i od 4 tam nagrywam i obrabiam bez przerwy. To ty na bezsenność cierpisz, chłopie? Nie, ja poszedłem spać, nie wiem nawet o której. Jejku, ile ja bym dał, żeby spać o 4. A ja byłem w pracy na nocnej zmianie. Ty, to jest to miejsce, tu się nie ma co zatrzymywać, wujek. To jest to kita. Mhm. Tutaj jak się zatrzymasz, to jest koniec. Zobacz, co ci się pod kołami dzieje. To jest tak jak Australii, jak jeżdżą kierowcy, nie? Na tych piaskach. No. Jak póki jadą, tak. To jadą. Jak się zatrzymują, to koniec. To już, to, no, już zatrzymali się. Dobra, ja się też nie zatrzymuję, jadę po prostu, kita. Po prostu się nie zatrzymujemy i tyle. Ciś, 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 mazie, ciś! Specjalnie dałem mu wyższy bieg, żeby mi ich, wiesz, jak kółka nie buksowały. No, tu jest teren do odkrycia. To ja go zahaczę. Co tam? Zatrzymałem się, ale udało mi się ruszyć. Dobra. Aleś ty wystrzelił. No, jedynkę plus włączyłem. Teren odkryty. Ale to zdradziecko wygląda, ja wiem i ty też wiesz. Come on! Jak się tu zatrzymamy, to będzie koniec. No widzę, co za sobą zostawiam, no. Tor saneczkowy. Lucek, ty już mi znikłeś z radaru. Z pola widzenia mi znikłeś. Nawet nie wiem, gdzie ty jesteś. O, ja zaraz otworzę mapkę, bo tu już jest koniec tej równiny i kawałek z górki, więc myślę, że tu się nie zakopię. Nie widzę nawet twoich śladów. Gdzież ty pojechał? Kieruj się tak, jak jedziesz teraz. Ty prosto, tak? Cały czas. Tutaj przed sobą będziesz miał jakiś tam lasek, to między tym laskiem po lewej stronie musisz go minąć. To ty masz jakiś turbo odpierdalacz, czy co? No, 1K plus. I po lewej stronie musisz ten lasek minąć, co teraz go mijasz. I tutaj będziesz miał przed sobą taki jakby inny lasek. Ale cały czas prosto, tak? Mhm. Czekaj, ja przejechałem przez drzewka takie malutkie tu są. No, jestem między małymi drzewami. Ja jestem za tą linią drzew i już cię widzę. I ty też mnie powinieneś widzieć. Ja też cię widzę. Tył mojej przyczepy przyczepy? Przyczepy powinieneś widzieć. Dobra, wrzuciłem trójkę. Ja się tu przebiłem przez te drzewka małe, trochę tam uszkodzenia, dwa uszkodzenia zdobyłem na 600, także to nie jest... Wiesz, ile ja mam uszkodzeń? Nie. 8 na 800. No, ja mam 2 na 600, także... Tak. I frutę małe drzewko! O tak.
I dobra, powiem ci taką opcję, że tu już na wprost mamy właściwie rozładunek. No nie gadaj, żeśmy dojechali. Oho. Ja myślałem, na trójce, że tutaj cały czas... Na trójce udało mi się wyjechać po tym wzgórek. No. Przepiernik. Nie wiem, czy dobrze tutaj wjechałem. A nie tam? Zaraz, a nie tam? Zaraz się okaże. Czekaj. Tutaj też możesz wjechać tam na tą drugą drogą, tak mi się wydaje. Ja muszę cholernie szybko zmieniać biegi. Come on! Dasz radę! Aha, dobra. Tu jest trochę takiej jakby rzeczki wysychającej. A tartak już widzę nieopodal za wzgórzem. Trochę chyba źle zajechałem, ale tutaj też można wjechać. Najważniejsze, jak to? Najważniejsze wiesz, że przecieramy nowe ścieżki, nowe szlaki. Tak. Najważniejsze jest to, że nasz szlak nie trafił. No. Jak tam? Ach, mój mas wyjedł do Krzyżyca. Z rozkoszy. Ty jesteś. No, za tobą. O, jesteś tu, dobra. Ja już jestem na miejscu, to ja rozładowuję. 4 punkty. Zrób miejsce na Korosa. Już. Spierniczam. Yeah. Uda się. Czekaj, czy ja nie. Tak, ja tutaj można nawet tak wjechać. Taką można nawet wjechać. Aby ci się na czerwono zaświeciło to wszystko. Zatrzymujesz się i rozładuj. Yes! Udało się. Godzina 31 minut. Jak godzina 31? Godzina 26 jest u mnie. Tak, a u mnie 31, no. Godzina 31. A, bo ty zacząłeś wcześniej. Bo synchronizację nie. Robiliśmy, nie? No. Czekaj, udało się. Nasz cel dokonany. Wykonany. Słuchaj, i nawet zostało mi jeszcze dużo paliwa. No, zużyte paliwo 353 litry. Pewnie to ten 500 litrów, jak masz w baku, to jest ten. Ja zużyłem połowę baku. Nieco ponad, no, cały bak praktycznie zużyłem, bo ten. Bo jeszcze dotankowaliśmy, no nie? A tam jak ruszaliśmy z tego, z warsztatu, to miałem połowę baku, tak jak teraz mam. No wiesz, ja zużyłem, znaczy tak, ja miałem bak 500 litrów, tak? Mhm. A zostało mi 111. Także wiesz. Tylko wiesz, w momencie kiedy stałem i pracowałem żurawikiem, no to też jakieś tam chyba spalanie szło. Nie wiem, bo akurat byłem tak zajęty pracą, byłem tak skupiony nad tym żurawiem, że nie zwracałem uwagę, czy tam się w ogóle coś zmienia, nie? Czy on coś spala. No nie miałem na to czasu, nie miałem na to. Wiesz, w postprodukcji pewnie sobie na to zwrócę uwagę, czy tam w ogóle jakieś spalanie szło. Ale ja się martwiłem, że... Ale zapomniałem, że to jest mapa równiny i tutaj w pewnym momencie jest właśnie taki otwarty teren. A myślałem, że tu będziemy się przedostawać przez takie... taką drogę jak na początku, jak wyjeżdżaliśmy z tego drzewa. Z tym drzewem tam, wiesz. Z tego tartaku i tam była ta droga taka, się zakopywaliśmy i tak dalej. Natomiast bardzo żałuję tego, że nie można ładować sobie drzewa nawzajem. To jest lipa totalna. To jest lipa. No przecież my po to zaczęliśmy grać, no tak naprawdę. My to jest lipa. Pogramy sobie razem, wujek, przecież można ładować sobie drzewo nawzajem. No. Tak, tu gramy, dawaj, nic jak odpalamy, to dobre. Taka była nasza koncepcja, tak? Jeszcze dzisiaj, jak przed odcinkiem konfigurowaliśmy sobie te ciężarówki, to na pewno się uda, na pewno ja sobie załaduję ciężarówkę, na pewno coś tam. No, już sobie tak musimy jechać, no, załaduję, to mi tak. Przewieziesz coś. No. Ludzie, tak, jak to zabrzmiało, ja cię załaduję. No dobra, nieważne. To już wcześniej tak brzmiało. Lucek, ja ci załaduję ci Lucek. No. Lucek, ja ci ładuję. Dobra, załadowałem cię. No i ten, takie nasze założenia były, będzie fan. Znaczy fan jest cały czas, nie? Ale no zawiodłem się na tym elemencie, że tego nie poprawili. No ja też, bardzo, bardzo. Chociaż jest troszeczkę spin tires poprawione, rzeczywiście jest, tymi ciężarówkami jeździ się lepiej. Ale no pewnych tych elementów jeszcze brakuje. No ale mam nadzieję, że to będzie zaimplementowane tam w późniejszych wersjach. Teraz jeśli chodzi o tego update'a, to i tak spory skok był. Tak, dokładnie. I wiesz co, fajna sprawa by też była, gdyby w końcu zwrócili uwagę na te przyczepki, bo nie może tak być, że taka malutka przyczepka, którą przy cofaniu tak naprawdę byś połamał w 10 miejscach na dyszlu, no. Że ona ci po prostu wywraca ciężarówkę, no hello, nie? Tak. Prędzej byś, nawet gdyby ona się
złożyła w scyzoryk, a ty byś ją pchał, to prędzej tym zestawem, tą ciężarówką, ściągniesz kudę oponę z felgi. Ale ona ci nie ma prawa wywrócić, nie? No tak, ile waży ta ciężarówka? No tam możesz oczywiście, nie wiem, jakoś dźwigniowo może cię przewrócić ewentualnie, ale to zanim by cię przewróciła dźwigniowo, to by się 5 razy połamało. Ale no jasne. Jaki to metal by był. Jasne. Przecież to jest taka waga, że i taka moc, jak cofasz. To jest moc przede wszystkim, to jest też tonaż. No. Nie ma opcji, żeby to się tak spełnił, to muszą naprawić. To muszą tak, nad tym jeszcze muszą popracować. Teraz sobie... Dobra, wujek. No. No, co tam jeszcze chciałeś powiedzieć? A jadę sobie tak bez celu, ale chcę zobaczyć, jak się śmiga. Znaczy, wiesz co, Lucek, ja dzisiaj wyrównałem rachunki z tą mapą równiny, ponieważ niewdzięczna su.a skopała mi dupę kilka razy. Także dzisiaj wyrównałem z nim rachunki. I to w wielkim stylu. Tak. Chociaż kilka było upadków. Nie, jeden był, tak? Gdzie musiałem tam przy paliwie wyciągać. Dokładnie. No i jeszcze tam był taki upadek, ale nie upadek, tylko po prostu już wiedziałeś, że coś się dzieje złego. No i pomogłem ci tam się wydostać, ale tam, no myślę, że dałbyś sobie też radę sam chyba. Znaczy wiesz, no pewnie bym zarzucił linę o jakieś drzewo, nie? Ja nawet powiem ci, na lasu bym wziął jakąś choinkę, bym wziął, no. Ale... Nawet tego wtedy nie próbowałem, bo widziałem, że ty się już nawracasz, więc nie chciałem ci robić tej przykrości, że ty chcesz mi pomóc, zawracasz się, nie? A ja tutaj taki bezczelny, ja biorę i sobie, wiesz, radzę o jakieś drzewo, nie? A ja tą teraz mapę dymam jak chcę, driftuję tutaj i w ogóle. Rzeczywiście ten samochód jest jakoś ten podrasowany za mocno. No, te Volvo dało radę, bo ja podejrzewam, że te Volvo... W takich prawdziwych warunkach miałoby tutaj ciężko dać sobie radę, wiesz? Nie, no co ty, znaczy w ciągu nie dało rady. To jest jednak za delikatna ciężarówka na ten teren. Tak. Nie wiem, jak tutaj jest, w tych ciężarówkach jest miska olejowa, ale prawdopodobnie by to urwało. Pierwsze co, bo to jest nisko zawieszone. Tak. To jednak jest potrzebne duże koło, jak tutaj mam w tym mazie. Jednak jest potrzebne wyższe zawieszenie. Wiesz, wszystko mocniejsze, nie? Mocniejsza konstrukcja ciężarówki. No. To nie jest teren na takie, wiesz, długodystansowce, jakim jest Volvo, nie? Ja nie wiem, czy... I to jeszcze to... FM ty masz model, no hello! No, a jaki to jest? To jest jakiś lepszy model? FM? No. No to jest taka średnia ciężarówka Volvo. Aha. Także... A jaka jest taka lepsza, czy szybsza, czy większa? No FH jest, nie? Taka, wiesz, typowo długodystansowa, taki długodystansowiec. Gdzie ja tam na te drzewa się pcham? Pokiego dobra, drzewa ja będziemy miałem? Kończyć. Gdzie ty właściwie pojechałeś? Wiesz co? A tutaj, dobra, to ja Ja widzę, że paliwo mi się kończy, mam tylko 30 litrów i ja sobie jadę, żeby wykończyć ten zbiornik. Tak po prostu. Mi zostało 87 litrów. I właśnie przez wszystki przypadek, przejeżdżałem gdzieś między drzewami, wyjechałem na jakąś główniejszą drogę. Ty, jadę. Na grubość lakieru się przecisłem z tą przyczepką. Widzę. Na grubość lakieru! Widzę cię, dosłownie cię widzę. Po prostu to jest dzisiaj mój dzień, no. Już na ciebie jadę. I na koniec, wiesz, tup, ciężarówkę na bok. Nie, co ty, nie ma opcji, patrz. Ups! Wywróciłeś? Nie, ale uderzyłem tak, że mi prawie całą zniszczyło. Trochę się zabawiła. Yeah. No, słuchaj, na pustaka tutaj też może być draka. Też są ekstremalne momenty, kiedy... Ej, tam damy radę. Kiedy damy radę. No, da się załadować na tą pakę wodę? Lucek, kiedy kolejny odcinek? Po świętach. Kiedy chcesz, po ja świętach. Jestem gotowy. Okej, okay, no, po wiesz, świętach? No. Czemu tak późno? Lucek, ja nie ale mam... po Mikołajkach? Znaczy, myślałem po świętach Bożego Narodzenia. O, ja nie mam potem kiedy czasu, ja nawet będę miał chyba przerwę tuż przed świętami. Słuchaj, moja żona siedzi cały czas w pracy przed świętami, bo ma taką robotę i całe przygotowanie do świąt będzie na mojej głowie. Ja wiesz, praca, chata, dzieciak, kiedy ja to wszystko ogarnę, nie? No. Wykończyłem paliwo, tak jak chciałem. Teraz mogę się już z wami pożegnać na dzień dzisiejszy. Lucek,
Dzięki ci za to spotkanie, dzięki za pomoc, którą mi dzisiaj dałeś dwa razy, tak? Tak. No, za towarzystwo tak. Przede wszystkim. No i cóż, no zagramy sobie jeszcze kiedyś. No jasne. No, tylko może już na innej jakiejś zmodowanej mapce, bo też przecież są takie chyba. Znaczy wiesz co, jeśli chodzi o te zmodyfikowane mapki, nie wiem czemu, ale ja cały czas mam do nich mieszane uczucia, bo ja widziałem te zmodyfikowane mapki i niektóre są wręcz niemożliwe do pokonania, powiem ci, a niektóre są takie banalnie proste, że... Znaczy, nie ma nic, nie zauważyłem nic takiego wyśrodkowanego o takim średnim stopniu trudności, tylko albo są banalnie proste, albo są banalnie albo są cholernie trudne. No i wiesz, no może coś przeoczyłem, nie? Więc jak masz więcej czasu ode mnie, to wychać jakąś fajną mapkę. Dobra, spoko. Bo ty siedzisz częściej w Spin Tyrish niż ja, także wiesz. Spoko, nie ma problemu. Jeśli coś wyhaczysz, to daj zaraz znać mi na Messengera i tyle. To można też poprosić o to widzów, no nie? Tylko, że znowu widzowie tutaj tu coś hardkorowego, albo coś bardzo łatwego. No, polecam ci tak mapę ciężko... nie do przejścia, nie? A tak to my wiemy, co, na co nas stać, no. No, tak, dokładnie. Dobra, moi drodzy, to wszystko na dzień dzisiejszy. Dziękujemy wam za widownię. Pozdrawiam widzów Ludzka. Moi drodzy, zapraszamy oczywiście na oba kanały. No i cóż, miłej zabawy z Pintires, żebyście się bawili tak dobrze jak my dzisiaj. Pomimo mojego zmęczenia, ponad dobę nie spałem. Ale po tobie w ogóle nie widać. No nie widzisz mnie, bo nie mamy kamerki takiej, tylko ja się nagrywam na cyfrowo. Tak, ale ogólnie po głosie nie słychać tego. No, wiesz, po głosie może nie, bo dobrze się po prostu bawiłem, nie? No. W takim razie, moi drodzy, dziękujemy za widownię. Do zobaczenia. Na razie, pa, pa. Pa, pa.